Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Sosik i dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Was transmisję z GCL Ligi Major, czyli na ósemkach. Tym razem graje klan Forlost, który właśnie zaczął odsłaniać, oraz klan Bru, polski klan Brutali. Zaczęli odsłaniać czołgi, więc zobaczymy, co tutaj mają ciekawego. Barakuda, proszę, Barakuda. Wolałbym. Jakoś mi się zdaje, że zwykły Emil jest lepszy, bo ma 4 pestki zamiast 3. Szybciej chyba przeładowuje i oczywiście ma grubszy pancerz wieży. Jeżeli tu będzie grał na górki, to niestety Barakuda jest troszkę słabsza. Ale zobaczymy, co tu koledzy pokażą. Ogólnie mogę pokazać wyniki. Jak widać, klan Bru jest na pierwszym miejscu ex aequo z 3 innymi klanami. Ma 4 punkty i wygrał. Oraz klan Los również ma 4 punkty i wygrał, lecz stoczył tylko 5, a nie 5? Nie, 7, a nie 8 mecz. 7. Chyba była bitwa jakaś rzadkowa, nie wiem. Dobra, wracamy. Mamy tak, polską flagę, nawet dwie, Barakuda z podstawą i goldiszami, duże zestawy. Lecimy w sumie, pierwszy lecimy sobie tutaj, co tutaj mają panowie. Na Barakudzie chyba nic nie ma, no właśnie czołg nowy to jeszcze nie ma, polskie flagi widzę tutaj. Chyba każdy ma. Gwiazdeczka jest, jest gwiazdeczka, gaśnica. O, małe zestawy tutaj mają pan na lajcie. Dwie gwiazdeczki. Małe zestawy. Racja i małe zestawy. A tutaj już jest Lost. Też małe zestawy. Tu już mamy duże. O, już zaczęli pierwsze strzały, tak więc wracamy zobaczyć, co tu się dzieje. Sobie trochę może pogłośnie, żebym słyszał też, co mówię. I tak, Patriocik sobie wjeżdża do góry. Razem z Mydzikiem są już u góry, a tutaj są strzały wydawane na długą. Sytuacja tak wygląda. Lajciki pojechały okrążać przeciwników. Na razie mamy stop. Na 100%, więc jeszcze nikt nie oberwał. Już tutaj lajciki zaraz będą dupę robić. Prawdopodobnie, chyba że klan, no właśnie, jadą głębiej. Tutaj mamy dwóch, tutaj jest dwóch. Też strzelają, na wieżę grają bardzo ładnie. Można zobaczyć te trzy dwójeczki. Wieżyczki tylko wystawiają. O, pierwszy strzał, kto oberwał tutaj? Kto ten oberwał? Tu? A tutaj oberwała jednak, nie zauważyłem. Więc Brutal oddały pierwszy strzał, pierwsza krew tak zwana. Zbiornik dostała też dwójeczka. I magazyn, ładnie, defenderka. I Amorak chyba siadł. Wieżyczka odpadła, tak? No, wieżyczka odpadła, piękne. 1-0 dla klanu Brutali. Nie wiem, czy tam lighty punktują. Niby jest spocik. Ale na razie patrzę, co tutaj robią. Tu mamy obiekta. Oj, Brazil odprywa tutaj. Ale on spadł? Czy ty spadłeś, kolego? Bo przecież tu by cię nie trafił chyba. Havuk strzela. Havuk się pokazał. Chyba prawdopodobnie nie ma tłumika. Tutaj obiekcik jeszcze żyje, jak na razie jest 77-68%. Ale lufa jedna w grze więcej na tym obiekcie.
171 HP zostało tutaj panowi na isie trzecim. 63 do 49. Panowie zdobyli przewagę z kranu For Lost. Trochę zbyt długo tutaj zwlekali z tym atakiem. Dali się oskubać. Poszedł taran. Czy ten pan w obiekcie dobije? Dokończył ładnie. 3 do 2. Nie jest za dobrze. Już mają mniej luf. 49 do 29. Ten lajcik powinien uciekać chyba. A nie, to obiekt jest. Nawet nie spojrzałem. Obiekt z tyłu podjechał. Defender na 12 HP. I tu panowie chyba robią błąd, bo celują w obiektę, który ma więcej życia. A Defendera zostawiają. Defender, obiekt jeszcze przyjmie pułę? O, chyba nie. I weszło. No niestety 12 HP. Czy odbije coś? Odbił. Drugą pestkę odbija. Tu już też odbił, proszę bardzo. Może jeszcze sprzedać bułę. Sprzedał pięknie. I został nam lajcik, który jest tu. I już go nie ma. Wybacz, Fabian. I Havok. Drugi lajcik, który jest tutaj. No nie pyszło, pykło panom pierwsza bitewka. Zbyt długo zwracaliście na... Tam daliście się oklepać za bardzo. Mieliście przewagę. W pewnym momencie daliście się oklepać, gdyż te lighty powinny tylko się pokazać. Nie wiem, co tu się stało z tym innym lightem. Powinny pokazać się tak, żeby dwa czołgi obróciły lufy. A później zacząć strzelać. Mieliście przewagę wtedy jednego czołgu. Wystarczy, że dwa czołgi by się obróciły lufę. Bo mógł jeden podjechać light z tej strony, a drugi z gdzieś tu się pokazać na górce. Nie trzeba było oddawać strzałów, bo tutaj Havok oddał też strzał w tym miejscu i się pokazał, został wyspotowany. Ucieka. No. W sumie jeszcze te 3-2 może spokojnie skończyć. Później defenderkiem już by miał problem skubać. W ogóle wskoczymy na jego kamerę. Gdzie on jest? Tutaj mamy go. Ma uszkodzoną gąskę. Ma podstawę? Nie ma goldów? Nie grałem lightami. Nie wiem, czy tu jak tam wygląda amunicja na lightach. Aż muszę sobie zobaczyć. Czemu niby podstawę lepsza? 7 dni. Czołgi. Interesuje mnie Hawk. Trzydzieści sześć sekund do końca. Czołgi lekkie. Hawka 12. Proszę bardzo. I co ty tu masz, kolego? Penetracja 180 na podstawie, 250 na goldach. Te myślę sam. Jedną gwiazdkę masz. Nie wiem, czy tak mało goldów wziąłeś i spamie. Zaraz zobaczmy, ile strzałów oddałeś w ogóle, tak z ciekawości. Ale ty też miałeś małe zestawy. Prawdopodobnie może nie masz pieniędzy, bo miałeś małą naprawkę, sztuk dwie i małą apteczkę. Może nie masz pieniędzy, albo mało grasz ligi i nie wiesz, że na ligi lepiej wziąć lepszy sprzęt. Tak więc tutaj do dowódcy się kieruje. Uwagi, oddajesz 10 strzałów tylko, no to goldów nie miałeś w ogóle. Przez co mogłeś nie przebijać. A różnica między penetracją 180 na 250 to jest duża różnica. Tak więc tak. Wygląda sprawa. Tutaj ma pan 100% celności, 100% przebilności. Gratuluję. Wasze oddane. Największej damage'a tutaj zrobił 10
oddanych strzałów 6 przebić, tutaj dwóch panów nic nie dało radę. No ten Bradley, zastanawiam się, co on zrobił, że on stracił HP, czy dostał bułę? Nie jestem pewien. I tutaj mamy magazynek, który na trzy magazynki przebił, tylko dwie pestki mu weszły. Na tym nowym Szwedzie. Dobra, teraz co przeciwnicy mają tu ciekawego do pokazania? Tutaj jeden strzał tylko skoczył. Jeden tutaj postrzelali. Ogólnie Defender zrobił najwięcej bitew, co ile było? Na 12, po 50%. 7 przebić. Wszystkie trafione. 100% celności. Więc Defender to wyciągnął, jeżeli chodzi o damage. Dobra, wracamy. Zmieniamy wynik na 1-0. Proszę bardzo. 1-0. Wracamy do garażu i czekamy. A ja sobie muszę jeszcze zobaczyć z ciekawości porównanie czołgów szwedzkich. Jak wygląda z tym działami. Dobra, Emila, otwórz w nowej karcie i Barakudę, proszę mi otworzyć. Dobra. Uszkodzeń 320, 224 penetracji, 360, 242. Czyli ma lepszą penetrację. Barakuda, tak? Tak, Barakuda ma lepszą penetrację. To jest działo. A 8 poziomu to jest 9 poziomu, ta jest różnica. Czas przeładowania 35 sekund, Barakuda. Na tym macie 40 sekund, ale ma 4 pestki. Może to penetracją jest przekonany. Niestety pancerz tutaj jest większa różnica. Gdzie tu mamy pancerz? Pancerz, pancerz. 1400 życia. 1420. Nie ma pancerza wieżyczki niestety tu wyszczególnionego. Nawet ma w sumie te same statystyki, jeżeli chodzi o to. Ale na testach, bo testowaliśmy ten czołg, wszystko wchodziło nam. Wieżyczkę, jeżeli jako pochyliła się. Nie jestem przekonany, ale teraz z penetracji sprawdziłem. Dla ciekawości. Czy jakieś zmiany? Mamy Lighta, mamy Barakudę. Obiekty te czy dwójeczki, kierowiec, defender, tutaj też defender. Obiekcik, wszystko jest tak samo, podobnie. Muszę zobaczyć, czy ten light, bo light to chyba akurat. Wydaje mi się, że goldy powinien wchodzić parę. Nie jestem znawcą lightów, przypominam. Więc jeżeli źle coś mówię, to możecie mnie w komentarzach poprawić. No ja też nie jestem dobrym graczem. Dobra, teraz lecimy w blastów, sobie sprawdzimy, bo w sumie wtedy nie zdążyłem ich dokładnie sprawdzić. Tutaj widzę małe, duże zestawy. O, proszę, tempomat. Jednak gwiazdeczka. Ma duże zestawy, same goldisze. Tu ma kolega małe zestawy, dwie gwiazdeczki. Widzę oszczędność na amunicji. Małe zestawy. Mamy HWK. 9, a 9 pestek, czyli te 10 co oddał, to mu zostały 9. To troszkę za mało tych goldzików. I zestawy też bym wziął duże, przynajmniej po jednym. Jedna naprawka, jeden apteczka, jedna apteczka, gdyż masz procent szans na to, że ci nie rozwalą załogi,
lub modułu. Tak na przyszłość. Polecam. Dobra, tu proszę bardzo. Wszystko duże. Już sprawdzałem. To są wszystko te same czołgi. I już pierwsze strzały lecą. Spocik jest. Meda. Barakuda kontramedik. Już się nie widzą. Pierwsze strzały znowu dla klanu Brutali. Drugi strzał. I Barakuda już ładuje. A tym razem dwie pestki weszły ładnie. Czy dwójeczka też bez potowania, znowu będzie gra na górkę i już tutaj dostał. Nie wiem, czy to zaczął ten Radiktor. Nigdy nie spotykałem go. Czy to jest coś nowe, stare? Rzadko to widziałem w bitwie. Ja wszystkich też czołgów nie znam. Tu już panowie puszują, widzę. Czy Barakuda jest załadowana? Tak, Barakuda jest załadowana. Więc może walić swoje pesteczki. Ja chcę stanąć, żeby było widać ten klan. Mamy 96 do 84. No i tutaj pocisk strasznie nisko poleciał. Na razie nie trafiają praktycznie. Nie wiem, czy light light jest niby na dupie. Jest tylko jeden light, tak? Tak, teraz jest jeden light. Właśnie była zmiana. Brazila. Tylko pytanie, czy on coś zrobi dobrego, sensownego? On wyciąga chyba tylko tego meda. Nie ma co walczyć. Przecież light może po prostu trzymać dany czołg z tyłu. Barakuda załadowana. I wali pestki 178. Chyba to ona była. 91 do 80%. 11% różnicy. Ale tu widzę, dużo jest niecelnych strzałów. Albo szybko strzelają, albo po prostu cechy radzieckich czołgów, przed którymi nie przepadam. Obiekt is kierowiec Defender. Tu z burzaków widzę walą. Nie ma co się ruszyć, bo w sumie wszystko widać według mnie. Oj, tam dostaje. Aż się ruszę zobaczyć, czy ten Havok jednak daje radę teraz go rozwalać. Z Goldiszy jedzie na pewno. Tyle, że widzę, że tu jest podobna sytuacja. Jest wyspotowany. I oberwał. Sprzedał bułkę. Kolego, uciekaj, nie walcz z tym czołgiem. Bo przyjmiesz pestkę i możesz zginąć. Już dużo zrobiłeś, połowę życia mu zgarnąłeś, zniknij i poczekaj. No mówiłem, żebyś nie atakował. Tu jest kolejny błąd. Nie trzeba było walczyć od razu. Wiem, że w amoku bitwy jest trudniej niż to, co ja widzę po prostu robić. Ale było według mnie logiczne, że jak wyjedziesz, to możesz bułeczkę zgarnąć, bo na prosto na niego będziesz jechał. On będzie przeładowany. Już stracili jeden czołg. Tu patrolet idzie na dupę. Widzę. Tak, spojrzałem, czy ja nagrywam, czy mam live'a, bo się zastanawiałem, czy ktoś nie widzi tego. Tak, nagrywam tylko. Nie ma żadnego live'a. Nie jestem na wizji. Patriot chce wjechać na dupę i tutaj jednak zostawili kierowcę. Pomyśleli, że ktoś może na dupę jechać. No, miesza Fabian, widzę, pocisk pestkami. Nie wie, czy burzakiem, czy goldem.
kurzaka właśnie. I znowu zmienił na Golda. Dwa razy była zmiana ładowania. Widzę to. Fabianik. Przyceluj i strzel. No i pięknie, widać. Wali z Goldów dalej. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Kierowiec, proszę bardzo, ty masz meda na strzał. Pierwsze byś się musiał skupić jednak na medzie. Wjedziesz mu bokiem, med cię będzie stukał. A jeszcze patriota nie przybiłeś. No i med cię teraz będzie stukał. Na szczęście odbijasz od meda. Ale patriot cię bije. Postaraj się meda skończyć, kolego. Ma mniej życia. 1-1. Proszę bardzo. Defender 300 HP, więc jest pierwszym ten barakuda, siadła magazynka, już nie mają. 1-2. 1-3. Co to siadło? Kuturu. Już trzecią peskę chyba wypróbowałeś, nic nie zrobiłeś. Aż musiał w ciebie skoczyć, zobaczyć, czym ty tam strzelasz. O, kolejny czołg siadł. Nie wiem, gdzie on jest. Nie umiem go namierzyć. A teraz nie mogę wyjść z trybu. Popsułem to. To są te błędy. O, tu jesteś, kolego. I w dolną płytę, jak się cofał. Jak się cofał. Nie chcę mnie wypuścić z trybu. Ale drugi punkt dla For Lost. Właściwości 4. Czemu pisałem 4? Ufa. 0. Pierwsza mapa była w ogóle klanu For Lost, tak jest. Czyli na swojej mapie klan pokazał, że potrafi atakować i czy się bronić. No, walczyć po prostu. Co my tu mamy ciekawego? Tylko dwa przebicia, dużo strzałów, mało wchodziło. Teraz sobie poradziłeś, troszkę goldików miałeś, widziałem. 1000 zrobiłeś, damage. Barakuda, no pięknie, dwa magazynki ci weszły. I chyba najwięcej, że zrobiłeś damage'u teraz. Pięknie. Kierowiec, to byłeś, nie, to nie byłeś ty, ale 13 na 3 też jest sporo. Fabian, to byłeś ty. Ty jednym szałem trafiłeś na końcu, co cię widziałem, z burzaka i potem tylko przebicie weszło z Golda, jak już wyjechali. Reszta chyba była tak, według mnie za bardzo nie celowałeś, widziałem. Wyjazd, no wiadomo, strzelać mogą. I tu mamy 9-9, 6 przebić. Dobra, co tu wygląda z tej strony? Defender. Najwięcej mamy... Tutaj, na te 3 dwójce, z tego co widzę. 27 strzałów. Kurde, ten to z wami widzicie? Ten kolega poszczelał 21, z czego 9 przebić. Też mniej niż 50. I tu jeden frag honorowy tylko. Devil, Void, rozwalił go. Honorowy frag jest, tak więc gratuluję. Że nie do zera, bo do zera to jest najgorsze. Co by mogło być? Zatrzymy to, nie słuchamy nic. Ktoś polubił twój komentarz. Zawdziałem powiadomienia. Dobra, cofnijmy się i teraz mapa Brutali. Mam nadzieję, że Brutale sobie na swojej mapie poradzą. Himmelsdorf, bitwa spotkaniowa. Bitwa spotkaniowa, czyli kap na torach. Jest też kap na górce.
Na Facebooku nic ciekawego się nie dzieje. Rozmowa na temat tego, czemu 7 dni, a nie 14 jak na PC-cie. Przypominam, że walka jest na 3 mapach. Do 4 zwycięstw. W sensie, jeżeli jest 3-3, chyba jest 4. Z tego co rozumiem, właśnie miasto duchów. Aby nie było możliwości remisu. Tak chyba losy zdobyły 4 punkt. Ciekawości sobie zerknę na Twitcha, na Gecela. Ile tam osób ogląda to na żywo? Gecel, 14 osób ogląda na żywo. Zgadza się, jest opóźnienie. A tu panowie wybierają już, ale zero wiadomości. Chyba, albo nie, bo w sumie dopiero wbiłem do pokoju. Wyciszyłem, zobaczymy, czy ktoś coś będzie pisał przez kolejny mecz. Isy, defender, kierowiec, barakuda, trzeci defender i Kaiserka. Dobra, dwa defendery, Isy, obiekty i Fatherland. Coś jeszcze było na to, nie spojrzałem dokładnie co. Marakudę już widzieliśmy. Kryzor, widzę tutaj jedna gwiazdeczka jest. W ogóle co tu masz? Gaśnice. Duże podstawy. Dwie gwiazdeczki. Dobra. Fabianik, to był na lajcie wtedy, chyba. Ciekawi mnie, czy też ma małe zestawy. Chyba ty byłeś na lajcie, tak? Też masz małe zestawy dalej. I na defenderze Lorneta. Z defendera spota robisz? Ciekawe posunięcie. Bardzo ciekawe. Pewnie sobie staniesz tutaj, będziesz czekał. Bo oczy są potrzebne. Czy Kraiser nie ma lepszego spota? No właśnie, was już widzą. Is obierwał wieżę, widzę. Moment, dwa czołgi. Do 95, czyli 1% różnicy jak na razie mamy. Tutaj widzę, jedzie Fatherland na dupkę. Czy zostawili kogoś na dupie? Chyba tak. Tutaj kierowiec pilnuje dupy, ale jest jeszcze ten podjazd, gdzie defendera by mógł skupnąć.
Jedzie i z drugi. Czy tak prosto stoisz? I tak jak mówiłem, że wyjadą sobie i mogą spokojnie bić od boku. Na szczęście im nie weszło i zostali uzdradzeni. I teraz tutaj kierowiec powinien jechać im szybko. Albo na dupę. Chociaż jest niestety wolnym czołgiem. W sumie kierowiec nie jest aż taki wolny, jest wolniejsze. No albo coś robić, bo stoisz tylko i w miejscu, a macie wyspotowanych wszystkich. Wszystkie czołgi. Defender też był wyspotowany wcześniej chyba, bodajże. Albo jeszcze nie. Zobaczymy, czy się ruszy, jak Defender dostanie spota. Tu dupę. Jest Defender, ma spota. Wszyscy są wyspotowani. I co? O, ruszyłeś się. Dobra. Czyli chociaż patrzycie na to, czy wszystkie czołgi są na mapie. Albo po prostu kwestia już presji. Faderlanda macie na dobicie. A teraz to już jest za wolno. Wcześniej mogłeś ruszyć się. No już jest za późno. Wyjedziesz na 4 czołgi albo więcej. No to tak. Wiem, że to tutaj faworka Polaków, wiadomo. Nie wiem, jak jutro będzie. Jutro mamy mecz dwóch polskich klanów. Tak więc już będę musiał być bezstronny. Tak na razie kibicuję tutaj Polakom. Tyle, że coś wam kola dzisiaj nie poszło. Barakuda jest na przyładunku. Dobra. Właśnie kierowiec. Co ty tutaj możesz teraz zrobić? Patrz, on. O, podpałka? O, podpałka weszła. Jeszcze walczy z Defenderem, który jest na full. Gdzie masz Faderlanda na dobicie. No. Tu są dwa czołgi na dobicie, a skupiałem się na tym większym. Przyjął pestkę od Defendera i pojechał dobić przynajmniej jednego z tych dwóch czołgów. Tak na przyszłość. Barakuda sprzedała ile pestek? Dobra, ładuje. Ale sam zmienił pestkę. I co, macie teraz 4 do 5. 3 czołgi na 2. Z czego Defender zaraz odbił ładnie. Tylko, że chyba, no właśnie. Pestka, pestka. Kolega ma każdy czołg na magazynek. Chyba. Nie wiem, nie znam niestety Barakudy. I jej możliwości jeszcze. Chyba jednak nie. No. Nie pykło. Coś dzisiaj ewidentnie wam nie idzie. Zobaczmy wynik. Barakuda 14, dwa magazynki weszły tutaj. Fabian teraz nic nie zrobi. Gdzie ty, Fabian, nie kupiłeś? Przypomnij mi. Nie pamiętam. Prawdopodobnie bliżej kapa. Tu mamy jeden strzał. Kill. Do bicia. 9 na 14. Kuturu tutaj defenderem poszczelał. 5 przebić, najwięcej damage'a. Ty byłeś. Nie, tak? Nie, Defender. I z trzeci. Kierowiec, no właśnie, ty. Kogoś dobiłeś. Tylko, że. Wiem, stałeś z tyłu, dlatego oddajesz 3 strzały. Tylko tak jak mówię, jak oglądasz to, to mogliście troszkę wcześniej ruszyć tym czołgiem na tupę, gdy były tylko te dwa czołgi. I ściągnąć ten obrażenia od tego defenderka. A
Ale możemy otwierć, gdzie jest ten ostatni czołg. Nic, a nie spojrzałem na przeciwników. Zaraz zobaczmy jeszcze przeciwników. Co tam przeciwnicy zagrali? Ogólnie zmiana stron. Dziennik szybki jeszcze, żeby mi nie. Dobra, co my tu mamy? Najwięcej damage'a tutaj zrobił i trzeci, z tego co widzę. Czy oni, no w sumie, więcej przebić mają, z tego co widzę, i tak wiadomo, bo wygrywają. Tyle, że chyba lepsza celność jest w sumie tych czołgów, a w sumie to te same czołgi. Niestety, Predatora radzieckiego nie lubię, już tyle razy mówię, że nie lubię radzieckich czołgów, bo one są mało celne. Zwarciu może dadzą radę, chociaż jak ktoś ogarnie, to wie gdzie strzelać. Zastanawiam, czemu ten Kleiderka, ile on ma spot? Jak dzisiaj sobie tak z ciekawości będę sprawdzał czołgi, widzę w międzyczasie, no bo w sumie jak wybieracie czołgi, to nie mam o czym mówić. Czy ktoś coś napisał? Są dwie wiadomości przez całe 10 minut walki 2-0. Właśnie, ustawmy sobie wynik. Zapominam wynik ustawić. Za długo sprawdzam te statystyki. 3-0. Ok. Dobra. Wod konsola. Hemha Kleiderka. To miałeś chyba zwykłego. 380 metrów. Ten ma. No właśnie, ma zwykłego. Ale to pewnie będzie to samo. Mam go tu. I on ma 380 metrów, tak jak mówiłem. 380 metrów spota. Radzieckie 350, właśnie. Tylko zastanawiam się, czemu nie zrobiliście z niego spota, jak już macie Kleizera. Dobra, szybki przelot w sumie. 2 lata kolega gra. Co my tu mamy ciekawego? Ja wiedziałem, że to ty kolego. Od razu widać. I ty masz na tym Defenderze lornet ustawioną. Tutaj mamy AMX-a, coś nowego w ogóle, jak to wygląda, nie masz nic. Pyk, pyk. Pyk. To wszystko było, było chyba, było. Nie było. Dobra, ustawienia. Będzie rush? Chyba będzie rush. Paterlanda sobie muszę zobaczyć. Tak, nie, Defendera sobie muszę zobaczyć. Gdzie ten Defender się skował? Tu jest Defender. 350 będzie spota? 350 spota, no właśnie. Defender ma 350 spota. Plus 10 w razie gdy stoi. To macie... Czekajcie, patrzę. 385 metrów. A na Kleiderze by to lepiej wyglądało. Nie wiem, z czego zrezygnowałeś, czy z kupiaczki, z wentylacji, czy z celowania. Ale jednak na Defenderze by było lepsze. Dosyłacz, celowanie. Wenta do stat.
Macie ten czołg, śmiało możecie go atakować. Nie ma co się zatrzymywać, nawet jak dwa dojadą. Wiedźcie tak, żebyście mogli go od boku bić. Zróbcie przewagę, tylko się nie przepychajcie. Poszedł magazyn. I nie wszyscy na niego się skupiacie. Za dużo strzałów poszło. Ktoś powinien w przód. Tutaj widzę kultury, tylko widzę ogarnął. Przód. I Fabian, już się wycofujesz. Już nie walczysz. Tylko nie za bardzo, żeby wam dupę nie zrobili. Dajcie mu znać. Te czołgi stoją, nic nie, nie strzelają. Fabian, jak ty teraz padniesz? Bardzo puszujesz, widzę. Już się widzę, chowiesz, na szczęście. Macie obiekt na dobicie. Kuturu, śmiało. A, widzę, ci przepychają się. I teraz masz ładny strzał. Pięknie, Kuturu. 0 do 2 dla Brutali. 2 do 0, 2 do 1 dla Brutali. Tak powinienem powiedzieć. Tu jest 3 na 3, niestety przewaga chapa tu jest. Tam jest zbyt dużo działu. Kończcie ten czołg i jedźcie pomóc. I z trzeci. Wszyscy fokusa na tego isa. Ładnie. Devi zrobiłeś. Widzę, już jest. Ładnie tu wygląda współpraca. Wszyscy się skupiacie na jednym czołgu. No tutaj miałeś bicia. Ale wybraliście Defendera zamiast Isa. Idziecie udziału uszkodzone. Ale jednak przepchnęliście to. Gratulacje. Gratulacje. Ładnie to wyglądało. Przepchnięcie. Kuturu chyba was poprowadził. Tak myślę. Ej, tutaj już dożynki. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeszcze zgiń. Wiedziałem. Wiedziałem. Niepotrzebnie. Najgorsza sytuacja. Jaką mogłeś zrobić, kolego? Ale macie pierwszy punkcik. Tak więc jest 3 do 1. Ok, zobaczmy, co teraz by mi się udało zrobić. 8, 5. Wszystkie trafione, ale 5 na blisko. I grałeś. Tutaj mamy 2 na 4. W sumie najwięcej damage'a zrobiłeś, byli przebić. 10 strzałów Kreisera, on dał. Właśnie, ty masz chyba szybszy przyładunek, nie chcę się nawet znowu sprawdzić. Dlatego to bym dał bardziej wentę, lornetę. Lub coś na spota. Jeżeli nie macie oczu tutaj, bo ty tutaj oczu za bardzo nie macie. Defendery, kierowcy, skorcze, isy, wszystko to ma 350 około zasięgu z widzenia. 4 przebicia, jak z drugiej strony wygląda. Co tu najwięcej zrobił? Tu mamy najwięcej. 4 przybicia z 6. Tu mamy 100% celności z Hemha. Proszę bardzo. 5 na 5. Piąteczka. Tak wygląda sytuacja. Dłużej już się nie zastanawiam. Bo wiem, że niekiedy za długo to podsumowuję. Tak patrzę, czy są jakieś głosy. Chyba na razie nie ma głosów, jeżeli o grę chodzi. I sobie zobaczę, czy w ogóle slider jakieś podsumowanie robi. Tak z ciekawości. Jest niby na ekranie, teraz wczytywania. I co on zrobi? Prawdopodobnie zmieni wynik. Albo się zawiesił, albo o czymś mówi. Ale w ogóle nie sprawdza, kto co ile oddał strzałów. Ale nawet nie wspomnę, kto zrobił najwięcej damage'a. Widzę, stoi w miejscu.
Mapa ESK, trzecia mapa. Czyby straciliśmy jednego losta? A, bo jest zmiana. No, nic nie sprawdził. I to jest to. Oni tutaj nie omawiają czołgów, ani nic takiego, kto co wziął. A to jest przydatne dla dowódców rozstawiających, którzy sobie chcą zobaczyć później powtórkę, jak przegrał jego klan. Co w ogóle wozi, bo ciężko jest spojrzeć z bitwie, czy ktoś ma duży zestaw, mały zestaw. Czy Goldy w ogóle wziął? No, też jestem dowódcą i wiem, jak to wygląda. Jakiś random chyba wskoczył. Niekiedy się okazuje, że myślę, że mają wszyscy golda, tu nagle hasło pada. Dobra, zmieniam na golda. Albo kupuję golda dopiero po bitwie, bo nie poszło. Z reguły nowi gracze, którzy dołączają, tak. Bo nie wszyscy mają nawet świadomość, że można golda brać. Takie ciekawostki. Wiem, Seba, jak to oglądasz. Wybacz. Ale to jest w grze, więc tego można używać. Pocisków o zwiększonej penetracji. No i te rady, które tutaj daję, myślę, że które się mogą przydać. Wiadomo, nie wszystkie. Ale po bitwie muszę się Kuturu zapytać, kto był taki mądry, żeby dać tutaj kolega na tym i się woził na Defenderze chyba. To ma Defendera. Woził tą lornetę zamiast Kleizera. Czy on miał być za oczy? Na lokację dobrą pojechał. Jeżeli chodzi o oczy, ale bardziej bym tam dał Kleizera. Większy spot miał. Chociaż w sumie tak się wyspotowali szybciej niż dojechał na miejsce. No i musi też powiedzieć o tych dużych zestawach, żeby sobie chłopaki kupywali. Bo wtedy większa szansa, że nie padnie im tam załoga czy coś. A tu widzę dużo razy im padało niektórym. Podpałka skoczyła, ta podpałka akurat już o perki bardziej chodzi. Ja też w gaśnicy nie włożę, więc się jak ktoś mnie podpali, to się zjaram. Ale perki mam już na zmniejszenie szansy podpalenia. Mamy 49 minut filmu. Ogólnie było już by godzina. Bo już 10 minut nawijałem, ale niestety nie wybierali czołgów, więc cofnąłem nagranie i teraz puściłem od początku wtedy. Dobra, i mamy wybieranie. Kierowcę VK jest, o proszę, zmiana na niemiecki czołg. I to już ma lepszego spota i też jest pancerne. Defender, kierowcy Kreiser i IS. Pozbyliście się... Czego by się pozbyliście? No nie pamiętam. Wybaczcie. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Znowu wyposażonko na tych czołgach. Wszystkich. Na transmisji nawet wyniku nie zmienił. Jest 3 do 0, zapomniał. Nie, dobra. Dopiero zaczęliście bitwę. Wracam honor. Ja myślałem, że on ma już lobby. Co ty tu masz? Gaśnicę. Naprawkę. Masz duże zestawy. Fajnie. Tutaj Fabianik. W ogóle chyba nic nie miałeś, nie? Nie. Masz jedną biegłość. Przepychają cię, widzę. Jadą w miasto, wiadomo, w miasto bardziej. Tu kolega, zaś wszystko na wolne. Dwie naprawki, apteczka. Z tego co widzę. Popularne. Popularny zestaw. Bo cały czas tym samym czołgiem, bro. Ale na lajcie to sam zestaw miał. Dobra, i co tu się zmieniło? T4. T4.
Wonderland, ale on ci czerwony zrobił. Defenderek. Kolejny obiekcik. Dobra, wszystko, spoty już są. D4. To tu chroń. Tutaj jest tylko kulturu na spocie. Pilnuje chyba. Jesteś wyspotowany, więc wiesz, że ktoś tu jest. Poczekaj, znikniesz. No właśnie. Ktoś chronił prawą, zgadza się. Czy tu ktoś chroni? Tak, dwóch chroni tyły, w razie czego by mieli wjechać. Gdzie wy macie tą fałkę? No z przodu. Tylko z przodu na przesmyku. Który... Tak to jej zasięgu widzenia nie pomaga. Bardziej ona by widziała chyba więcej z tej strony. Jakby tu się wychyliła. Miałaby większego spota. A tak to wy nie wiecie, co tu w ogóle jest. Jest przegrupowanie. Tutaj już mamy cztery czołgi zaraz. Jak Defender to jedzie. I wy będziecie musieli szybką akcję robić. Żeby ochronić Kuturo. No i już Kuturo łapie spota. Pomocy. Ładnie. Ładnie. Tylko fałka przyjmuje z tej strony zaś teraz. Druga pestka. Przejechała. Kraiser jedzie z... na dupę jadą. Dobijcie tutaj tego defenderka. I tu macie ładną sytuację dwóch na defendera. Na razie. Tak, dwóch na defendera, bo Vaderland. A dobra, Vaderland się obraca. Ale nie tu. Tam jest wsparcie. Jeszcze żyje ten defender. Nie ładnie. Kutury jedzie na defendera, ładnie. Przyceluj. Oj. Ty strzeliłeś? Czy mi się zdawało? Nie, to chyba myślałem, że ty strzeliłeś tam dalej. Miałem mówić, że... Swój czołg celujesz. Ładnie tutaj, panowie. 0 do 2 dla klanu Brutali. I mają od boku Vaderlanda. Ładnie. Chował się. Defender, masz jeden czołg i tu masz drugi czołg, więc nie możesz wyjechać. Natomiast Kuturu zaraz zaryzykował i nie wiem, czy to się dobrze skończy. Nie weszło. Dobij tego defendera. Obiekt to znaczy. Za blisko. Co tak blisko? Jest 4 do 2. Już zmieniliście, widzę już troszkę wam... Oj, i odbite. Ładnie. No, chłopaki nie strzelają. Teraz zobaczymy. Dobra, strzelił ten. I cofnij się, Fabian. Teraz zasłaniasz go. Nie weszły wam. Nie wiem, czy to się nie dogadaliście. Ale nic teraz na końcu nie zrobiliście. Nic nie weszło z tego, co widzę. Żadna pestka. I was... Mieliście przewagę. I nagle straciliście wszystkie czołgi. Nie wiem, nie wszystkiego niestety też nie mogę ogarnąć kamerą. Proszę bardzo, tu jest 4 oddane strzały, jedna weszła. 12, 7, 5, 2, 6, 3, 5, 4, 5, 2, 7, 4. Najwięcej damage'a zrobił Fabian Krajzerem. A po drugiej stronie przeciwników mamy 4, 3. 5, 3, 7, 6, 8, 5, 13, 5. Vaderland. 13 strzałów? Kurde, ty chyba wspomniłeś co chwila. 7, 6.
i 9, 1 przebicie, i tylko jedno przebicie zrobię. Najwięcej mam tutaj 6 z 7 weszło. Nie, tutaj jest najwięcej, sorry. To 7 z 3, 6 z 7, no tak samo. Ten sam wynik, ale lepszy damage troszkę polosowało. Wracamy, zmieniamy wynik 4-1. Tak więc już panowie szans na wygraną nie widzę, ale możecie zdobyć punkta. Gdyż w tej grze chodzi o punkty. A na razie macie pierwsze miejsce. I coś czuję, że no, w sumie już was pokonali. Będą wyżej. Jak zdobędziecie teraz punkt, to będziecie na drugim miejscu. Patrzę na co to jest teraz na tabeli. Dobra, mają mapę Esk. Ostatnia bitewka. To krewki nie będzie. Chłopaki, postaracie się drugi punkt przynajmniej zgarnąć. Jakie zmiany były, bo nawet nie patrzałem. Skocz kierowiec, defendery. Mistrz trzeci. Nic. No jak nic. Fałki zrezygnowali się. Te czwórki dalej są Fatherlandy, Defendery i obiekty. Dobra, tamci mają wszystko to samo. Nie ma co sprawdzić, bo jest to samo wyposażenie. Też jedziecie w miasto, teraz z tej strony. Natomiast tutaj koledzy jadą z tej strony. Tutaj widzę pełny rush z klanu Bru. Wcześniej rushem wygrali, to może teraz też się uda. Trzy czołgi na jednego. Już więcej nie ma co jechać. Przytrzymajcie to, żeby dupy nie robili.
zanim tutaj pojadą. Musicie tutaj skończyć. No i szybka zmiana na kolejny cel. Jest was 4 na 2. A tutaj no niestety chłopaki będą mieli problem przytrzymać to. Ale chodzi o to, żeby po prostu przytrzymać jak najdłużej. A wy musicie szybciej eliminować działa. Jest 1-0. 61 do 59, podobna ilość HP. Kuturu zaraz może paść. Kaiser ma 2 na sobie. A wy macie tutaj też 2. Tylko że Kuturu chyba nie przebił. Ładnie. 3 do 0 jak na razie. Pierwszy frag, Kuturu padł. Ale macie przewagę dział. 4-2. Jedna osoba, nie ma co tak się konić. Za bardzo się przepychacie w tym miejscu wtedy. Każdy jedzie na ten czołg i się przepychacie. Teraz ich wpuśćcie. Nie atakujcie. Mogliście ich wpuścić po prostu. No i widzę, kolega pomyśla trochę, jak jedzie z drugiej strony, jeżeli zdąży. No i teraz ten defender ma na sobie oszczał 2 czołgów. Ale zdążyli przyjechać ładnie. Magazyn poszedł i mam moraczek. I został ostatni tylko. Chyba wam te rasze jednak najlepiej wychodzą. Nie ma co skrobać defenderami. Defendery są ślepe, mało celne na dystans. 7-4. Punkcik dla was na kanale Bru. Proszę bardzo. 4-2. Szybka akcja. W sumie godzina prawie. Zmieściliśmy się w godzinie. Podsumowanie szybkie, małe. 5-2. 4-3. 7-7. Proszę bardzo, defender. 100% zdolności na tych raszach. Teraz ci pekło. Ładnie, ale i tak po meczu zaraz pójdę się zapytać, czemu takie wyposażenia, z ciekawości. Dziewięć, cztery, dziewięć, siedem. Co najwięcej zrobił? Najwięcej 2900 zrobił tutaj właśnie kolega na defenderze. 7 przebić z 9. Z drugiej strony 7, 4, 3, 1, 7. Najwięcej damage'a. Też 7 z 9. I tak wygląda tabela wyników. Dobra, wróćmy, tylko zobaczymy, czy pokój zostanie zamknięty, czy jest to jest. No ja się z wami dziękam. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Jeżeli się podoba, możecie zostawić łapeczki w górę. I napisać komentarze, doradzić, co mogę poprawić w tych meczach, żeby ładnie wyglądało. Albo dźwięk, audio, jakaś muzyka, może w sumie chcecie coś, żeby w tle leciało. W sumie mogę trochę sobie nagnąć wymagania pod to, że jestem jedyna osoba, która streamuje lub nagrywa. Teraz akurat nagrywam tylko mecze dla polskiej społeczności. Jeżeli to doceniacie, moglibyście też zostawić na moim głównym kanale subskrypcję, byłoby miło. Dziękuję za wszystko i do następnego meczu, który będzie już jutro. Cześć.